Lepsz i hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina, przed nami kolejny odcinek Simsów. Tak, Simsiorki. Simsy, Simsami poganiają. Mamy 22, to już sobie za wiele nie zrobimy. Ogólnie, misiaczki, plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że jakoś przeżyjemy, że tak powiem, tą noc. Zombie. Po czym? Jutro nauczymy się jeździć konno, skoczymy na festiwal jesieni i jak damy radę, to jeszcze troszkę podbudujemy sobie swoje FPS-y. Spokój. I troszkę sobie powystępujemy dla napiwków. A na razie co, kino, ty się ucz brzydynko, ludzi na gitarce może. Nie tylko przy tym kompie siedzisz. Ona siedzi więcej przy kompie niż ja w realu, to mnie po prostu przeraża. Co chce Fuczaczek? Fuczaczek się ostatnio uczył łowów. Nawet złowił swoją pierwszą rybkę. Na razie śpi. W ogóle słuchajcie, najprawdopodobniej będziemy adoptować jeszcze jednego kota lub psa. Tylko i wyłącznie po to, żeby one się razem bawiły. I chyba tak zrobimy, wiecie? Kina, po czym weź? Gdzie tu było? Gdzie tu się adoptowało zwierzaczki? Można zrobić randki online, wow. Ogólnie w przyszłości mam w planach również mieć jednorożca, o ile uda mi się go złapać. Muszę na ten temat z młotką pogadać. No, gdzie ty grasz, że ty masz syf? Genius! What genius! Leje deszcz, a kina co? Kina stoi w ogródku i brzdynkoli na gitarze obok zombie. Łapka w górę za to. No shit, Sherlock, gdzie się znajdę komórka. W dupie mam wpływy, w dupie mam wpływy. Kina, jak skończysz, to weź jeszcze wieką. Dobra, a czy Fuczaczek, co Fuczaczek potrzebuje? Nic, on sobie śpi. Akurat mamy chwilkę, więc... Jakiś stary dziadek mnie zapraszał do na imprezę, no nieważne. Mam parę rzeczy wpisanych, o których chciałam wam powiedzieć. Odnosząc się do komentarzy z poprzedniego odcinka. Po pierwsze, twierdziliście, że kolory ścian są jaskrawe. Jednym się to podoba, drugim nie. Część twierdziła, że spodziewała się po mnie troszeczkę innych kolorów. Słuchajcie, ja wam powiem jedno. Ja zarówno w grach, jak i w życiu nienawidzę pasteli. I dla mnie czym mocniejszy kolor, tym lepsze. Dlatego ściany w pokoju mam żółto-zielone i dodatkowo zielony sufit, tak? Dlatego moja kuchnia jest w kolorze oczojebnego jajka. I wszystkie kolory są u mnie, nawet w chacie osobiście, oprócz pokoju mojej mamy i mojego brata. Są takie bardzo, bardzo wyraziste. Dlatego też w grze szaleję z kolorami. I myślę, że po prostu musicie to zaakceptować, gdyż ja osobiście nie potrafię inaczej. Kina tam brzdynkoli, zombie co? Kina brzdynkoli koło zombie na prawie na deszczu. Nie, ona jest genialna. Nie jestem genialna, no dobra. Kolejna rzecz, słuchajcie, odnośnie tego, co już się pojawiło u mnie ostatnio pod odcinkiem, co prawda tylko raz, przynajmniej jak do tej pory. Ja nagrywam ten filmik w niedzielę. Tak, Wojtkę się to zdarzało momentami nagminnie. Ja nie będę tolerować komentarzy o tym, że Magda nie żyje. I te komentarze będą najzwyczajniej w świecie usuwane. Jeżeli to będzie nagminne, to ktoś będzie po prostu blokowany. Mam w dupie to, że Magda na swoim save'ie nie żyje, u mnie żyje i deal with it. Kolejną rzeczą jest ramka. Słuchajcie, część osób się podoba, części nie. Ramka będzie. Co do tego, że ostatnio wystawał mi kawałek ręki. Słuchajcie, jest taki jeden mały problem, że... Co robi futrzak w ogóle? Nie, słuchajcie, nie przestawiłam sobie ustawień w programie do nagrywania. Aktualnie mam ramkę z FPS-ami w miejscu, gdzie... W sensie w lewym górnym rogu, więc gunwo widzę. Ale Futrzaku, ty coś chciałeś łowić. Łowiectwo na 4. I złapać żuka. Kurde, ja nie wiem, gdzie są żuki, ale pójdziemy sobie łapać rybkę. Więc udaj się tutaj. Kino, co ty tam jeszcze masz? Może skończysz ten kolis, bo to szkodzi na uszy.
Tak, jestem wilkołakiem, jest pełnia, nie mam wpływu na to, że skacze. Wybaczcie, piję Ferweks, bo ostatnio jestem lekko przeziębiona. Tak, odnośnie co do tego, że mi łapa wystawała. Niestety, Adobe ma to do siebie, że się renderuje w pewnym okienku, w sensie widzi się, jak się szykuje, tak? W pewnym okienku. I ciężko jest powiedzieć, wiecie, jak to będzie wyglądać normalnie. Jezus, jakie to jest brzydkie. Ja bym chciała kotka, ale ja bym chciała jakiegoś ładnego kotka. Czemu ten jest dorosły? Czy ładne kotki wywieźli? Jak jest z psami? Kurwa! Naprawdę ładnych zwierząt nie dowieźli? Ten jest kurde taki w miarę, a jest... Nie no, z końmi to się raczej kot nie pobawi. Koń armata, brzmi dziwnie. No słuchajcie, biorąc pod uwagę, że te koty są naprawdę paskudne, oprócz tego, ale on już jest dorosły, ja wolę kotka. Weźmiemy sobie szczeniaczka tego. Najwyżej go wymienimy. Boże, jakie to jest brutalne. Tak. Będzie się nazywał. Się będzie nazywał. Się będzie nazywał. Webster. Myślę, że Webster jest dobrym imieniem. Nie sądzicie? Webster naprawdę do niego pasuje. Talib, kurwa, idź mnie stąd, bo ja tu Simsy nagrywam. Tak, ale co do tej ramki, to ja nie jestem w stanie na tak małym ekranie dokładnie wyczaić co, jak i dlaczego. A słuchajcie, jak przyjedzie do nas Webster, to trzeba mu kupić budę. Już się nie zdążyłam poodbierać prezentów, ale to się podbiera. Talib, idź mi stąd, bo cię pierdyknę zaraz. Kupimy mu ładny domek. Ten w miarę kolorystycznie pasuje. Kupimy mu piłkę, niech ma. W sumie miskę z żarciem może mieć z kotem. Jego wiskiem może spać w tym. Będzie spać. Dobra. Ja już tutaj wiecie, zamysł. Kolejną rzeczą, o której muszę z wami pogadać, jest to częstotliwość wrzucania Simsów. Zrobiłam ankietę. Nie podam wam teraz dokładnych wyników, ale z tego co widziałam, to jest całkiem spore prawdopodobieństwo, że większość chce dwa lub więcej, jeżeli będę miał fazę na nagrywanie. Ja póki co ją mam, więc istnieje szansa, że będą częściej. Po prostu czasami zamiast vloga wieczorem będą się pojawiać Sims, zresztą tak jak i dzisiaj najprawdopodobniej. Co do długości odcinków, odcinki będą do 30 minut. Tak sobie po prostu postanowiłam. A tego psa to nie dowieźli? Co robi kot? Czy kot już jest... Idzie. Smu biedny. No ale se radzi. Chcesz odwołać Webstera? To się da załatwić. Tyle lecisz, że zobaczmy co robi Webster. Webster, idź sobie zjedz. Dobra, Websterku, ty sobie zjedz. Co, czekajcie, bo... No. Aha, dobra. Jedź nas w Simsach. Nie, kocie, chodź tu! Kot, chodź tu, uf. Ryba. Co mam dzisiaj taką zrąbaną grafikę wody przez deszcz? Zobaczcie, bo kotek umie łowić. No. Dawaj. Tam ryby, ty kot, łów.
No i. Pykło, nie pykło? Masz, nie masz kot? Kot, jak to tam? Nie pykło. Uw, rybkę w międzyczasie. Może tu będzie gdzieś jakiś żuk. Jaki kurwa w tej grze mam znaleźć żuka? Jak bym chciał żuka? Kogoś ładnie pobrzmiło. Lub mnie dowieźli. Kina ślepo pomocy w deszczu. U, złapał rybę. Dobra. Super. To ty sobie łów dalej. A później rób co chcesz. Co ty, łebsterku, robisz? Czy ty zjadłeś? Gdzie ty jesteś? Chodźże tu. Pada głupolu, chodź. Jedz. Nie, nie ty. Ty, Webster. A ty zjadłeś. Ty, kina śpi. No bo po cóż robić coś innego. Ale dobra, niech sobie śpi. Jak to nie mogę nic zrobić, bo przez... Aha, Jezu, ona jest wilkołakiem, więc się nie wyśpi. Czemu ona cały czas chce pływać nago? Ja tego nie ogarniam. Ja wcale nie mam takich zapędów w realu. Tak, wiem, i tak mi nie wierzycie. Ja też sobie nie wierzę. Kina, ty po pierwsze. Coś sobie zjedz. Zaraz ci, Kina, poszukamy eliksir. Miałam sobie rozciągnąć właśnie ten taki paseczek, natomiast sobie przypomniałam, że przecież nie tam wsadzę kamerę. Eliksir pobudzający Segoni. Muszę jej kupić, kurczę, prysznic, wiecie? I się możesz... Aha, nie możesz się zmienić z wilkołaka bez pełnia. I może się tak, Kina, zajmiesz Websterem. Gdzie jest Webster? Webster, kici, kici, taś, taś, chodź tu. Podejdź tu. Ale czy wy to czaicie w ogóle? On wygląda jak mały niedźwiadek. Zobaczcie, jaka jest jego... Jaki on jest w stosunku do budy? No przecież to jest... Jaka szkoda, że jeżeli się okaże niedużym... Kurwa, Kina znowu się nie wczytała, Kina. Jezus, zmień strój. No i znowu sadza dupę do kompa, Kina. Psa masz. Pobaw się z psem, mów do niego. Gładź go. Po czym spadaj do miasta. I pomimo ulewnego deszczu, Kina, weź udział w kursie jeździectwa. Gdzie jest kot? Czekajcie, kocie, jak ty przyjdziesz, przyjazne wąchaj. Po czym... Pierdziele, co mi tak piorunują walą w ten domek? O, pisu, dzieciak! Kot, co ty robisz? Kot, wróć do domu. Kina, co robi? Co robi Kina? Zobaczmy, co robi Kina. To się wczyta, to, czy to się nie wczyta, jak myślicie? Mam dziwne przeczucie, że to jest... No właśnie. No cóż. No. Czy ten futrzak to idzie do tego domu? Normalnie w deszczu biega jeszcze szybciej, nie? Ale co tam? Co robi piesior? Piesior? Piesior, ty, ciebie będziemy uczyć. Czemu nie możesz się tu wsikać? Boże, przykarało mnie przygłupim psem. Piesior, chono tu. Podejdź tu. Kot. Wraca do domu. Kot, weź streszczaj dupę.
Pies, weź sobie za... Oj, pies, to co ty będziesz niszczył na razie? Będziesz niszczył meble, jakże famiło. A czy jak fajnie! No dobrze. Niech stracę gryźć to. Chyba, że możesz gryźć piłkę, czekaj. A możesz gryźć piłkę? Nie możesz. No to gryź te meble, najwyżej kupię nowe. I tak widzowie sponsorują. Gdzie ten kot? No, kino wróciła. Nie nauczyła się jeździć? Nie? Widzicie kino w cholerę. Kino, co ty w ogóle? Dobra, odpuść sobie futrzak. Jezu, ta już znowu płaszczy dupę przed komputerem. Kino, ty idziesz na festiwal, tylko niech się kot z psem zakumpluje. Pies, czy ty możesz iść siku na dwór? O, może z kuwety możesz skorzystać, nie? Czyli pewnie zlejesz się na posadzkę. Pieseł, jedz karma. I teraz kot. Kot, po pierwsze, baw się z pieseł. Przepraszam za pieseł, ostatnio mam pieseł. Dobra. No, czekaj, niech zerze. Uwaga, interakcja numer jeden. Weź go jeszcze tam, zaciśnij więzy i później koteł idziesz spać. Natomiast pieseł się zaraz zesika, a Kina, ty idziesz, aby nie patrzeć jak pies sika, idziesz na festiwal jesieni. Kina idzie na festiwal jesieni, pieseł, co robi pieseł? Pieseła wsysło, czy z kotem coś robi? Pieseł miał coś robić z kotem, gdzie one są? Aha, tutaj są, tylko się za tym. Pieseł! Pieseł, zrób siku na dworze! Siusiaj tutaj! No, chodź. Siusiasz. No i tak siusiaj się na zewnątrz. Dobra, nasza pies. Ale może niekoniecznie się bawcie w tym. Pieseł. Ty nie możesz spać na łóżku, nie? Dobra, kocie, to ty pójdziesz, kocie, spać na łóżko. A pieseł, ty pójdziesz spać tutaj. I idziemy kinem na festiwal. Na festiwalu jesieni widzimy. No, come on! Standardowy rzut. Czemu ona wszędzie czyta? Kina. Jesteś na festiwalu. Baw się. To telefon, kropa, to nie żarcie. Nie chcemy zbierać festiwalowych tiketów. Możemy sobie zrobić pamiątkę okolicznościową. Możemy sobie zrobić jedzenie placków. Kina, po pierwsze, weź udział w zawodach w jedzeniu. Po drugie, gdzie była ta buda do robienia tego? Później sobie możesz wejść tutaj. Gdzie się robi kartki okolicznościowe? Tu. Zrób sobie kartkę okolicznościową. Jest godzina 17, a tu nie ma nikogo. O nie, ktoś jest. Jakiś random. Random. Wywaliłam połowę randomów z miasta i tak wszędzie same randomy. O nie, jest NF. Wprowadziłam NF-a, wprowadziłam parę osób ze stajni. Ogólnie wprowadziłam parę osób. Kina, weź udział w zawodach w jedzeniu. Come on. Kupiec żywności. Super. Ciastka, ale my nie lubimy ciastek. Jeszcze sobie do domu strachów byś poszła.
Czy ja już jestem w formie człowieka? O! Jedzenia w żarciu. Zawody w jedzeniu. No, kino, jakiś random, jeszcze jeden random. I dziecko z nowotworem. Proszę. Przepraszam za ten jakże niewybredny dowcip. Przepraszam, Jezus, jak mi wstyd. Nie, cicho, nie bo to, nie bo to, a to kropa. Idź mnie stąd, ja tu Simsiory nagrywam. To jest dziecko, po prostu jest łyse, o. Nie ma nowotworu. Muszę ogarnąć te polowania w stadzie i tak dalej. To sam to się na razie można zignorować. Kina, no ciśnij tam! Jak żeś hamburgera z Michy, to żeś wpierdzielała. Teraz jakieś tam jagódki, czyś moje boje, to nie wygrasz. Mierzę chociaż to drugie miejsce, dobra. Dziecko znowu... Czy to dziecko na końcu i tak... Nie! Nie mogę, przepraszam, nie mogę rzucić żartu o tym, że to dziecko na końcu i tak umrze, więc... To są Simsy, to jest grzeszna seria, to... To musi być grzeszna seria. Mogę rozrzucić siano. I zajmijmy się kuźwa wszystkim innym. A teraz pójdzie do domu strachów. Co to na końcu możemy zrobić? Możemy pooglądać sobie dynię. Nie mam ochoty lepiej cię poznawać. Jakie tańcz razem? No chyba cię... To też. I na koniec, jeśli dasz kino radę, to mogłabyś się poznać z Zenefem. Co robi koteł i pieseł? Pieseł śpi. Koteł też śpi. Koteł, jak wstaniesz, to użyj, zjedz odwrotnej kolejności. Po czym możesz podrapać. Pieseł, jak wstaniesz, niż dalej to krzesło, to będzie chociaż tylko jedno do wymiany. I to tyle. Kina, wracamy do kina. Co kina robi? Kina rozrzuca siano. Prawie jak u siostry na wsi. Czy wam też widły kojarzą się z ogrami? Jakiś taki, nie wiem, głupi nawyk od Shreka? Siema, Wojtuś. Nie wiedziałem, że Wojtek jest aż tak delikatny. Spoko. Kina, olej, olej, wszystko inne, przywitaj się z Wojtkiem. Gdzie też Wojciech Space poszedł? Może ogólnie romantyczne byś go pocałuj go spontanicznie? On się przyjaźni z dzieckiem, z... No, z dzieckiem się przyjaźni. Gdzie polos NF? No, to widzę, panowie mają dyskusję z jakąś kobitką. Tu jest NF kina i powitaj może NF-a. Jezu, czemu ona ciągle chce Barabara z Wojtkiem? Kina, poczekaj, no come on! Zapoznajmy się może z NF-em. Niestety w grze nie jestem w stanie zrobić takiej brudki wąsików jak NF ma naprawdę, ale jakoś tam sobie dajemy radę. Co by tutaj NFM może o przyjaznych z tobą? Pochwalimy się umiejętnościami gamerskimi. Powiem ci historię o duchach.
Poplotkujemy. I poznamy. Dodatkowo na live się was pytam, jakie postacie jeszcze umieścić w Simsach, tam mi odpowiedzieliście. Aha. Ale zobaczcie, jaka idealna atmosfera, nie? Pod domem strachu. Kina opowiada historię o duchach. Czemu ty jesteś w tych ciuchach i w tej fryzurze? Czasem Simsów nie ogarnę, niestety mam czasem bóg związany z wyglądem Kina. Chociaż teoretycznie go być nie powinno. On, Wojtek! Jesteś picza, nie facet, no weź się ogarnij! Taki badass, taki badass i... Zdanie w srapu gacach, znaczy robi w majtki. Naprawdę się starał, żeby Simsy były grzeszną. Kina, nie myślę na fie, przyje na fie o jeżdżeniu konno, bardzo bym cię prosiła. Nie będziesz oglądać jelenia? No, już co? No koniec mogą się zmienić w wilkołaka. A część osób pytało się o moją fryzurę, ona jest ze Stora, ta, czy nie ta, którą mam teraz, tylko ta pierwotna. Nie ogarnę, czemu ona jest w tych ciuchach, ale mniejsza o to. Aha, i chciałam sobie pojeść jabłko. Czy wziąć udział w zawodach? Pytanie, czy tylko teraz jakieś będą? No, w końcu się przebrało. Co nie? Kino nie? Jak nie, to nie. Zjemy sobie surowe mięsko. I tak naprawdę na tym już jaki sobie dzisiaj skończymy odcinek. Myślę, że jakoś za dwa, może trzy dni pojawi się kolejne. Ja sobie w międzyczasie myślę, że dorobię te postacie do Simsów, które jeszcze chcieliście, abym wprowadziła do miasta. Co jest? Wujek Marek, mój tata, kolorowo, Manaik, Balin i Assassino. Także to się pojawi i niedługo będzie właśnie kolejny odcineczek. Także co, mam nadzieję, że wam się standardowo podobało, że nie obraziliście się za dziecko z... no. I komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, Kina, trzymajcie się i... pieprz, pieprz!